Ojca i Syna i Ducha Świętego. Mówi się często, że współcześni ludzie stanowią obrazkowe pokolenie, pokolenie ekranów. Może obecnie szczególnie niż kiedykolwiek patrzymy na to, co dzieje się w świecie, mamy ogólne spojrzenie na różne sytuacje, szybko stajemy się specami od polityki, religii, życia innych ludzi, ale wciąż umyka nam to, co istotne. Na początek zachęta do nas wszystkich. Podnieśmy głowy i popatrzmy na krzyż obok ołtarza głównego. Może ktoś z nas jeszcze nie zauważył Chrystusa na krzyżu. Ten krzyż widział niegdyś tak wielu ludzi, naszych przodków. Ten krzyż usłyszał niejedno ludzkie cierpienie czy troskę, niejedną prośbę, niejedną radość. Ten krzyż, który ludzi uczył mądrości, odsłonił ten krzyż się nam szczególnie na ten czas Wielkiego Postu. I on nam ciągle towarzyszy i będzie ciągle nas pouczał, bo w nim tkwi ta cudowna mądrość, bo jest wciąż w nim moc Boża, bo jest spisany w moje i Twoje życie. Cieszmy się z małych rzeczy, bo wzór na szczęście w nich zapisany jest. Ten krzyż kryje w sobie moje i Twoje szczęście. Pragnie tylko jednego, naszego zatrzymania się, naszego wzroku i tego, czym żyją nasze serca. Niech ten krzyż, może czasem mała rzecz, wytycza naszą modlitewną drogę. Boże, pozwól, że w dzisiejszych rozważaniach tej drogi krzyżowej Twojego Syna będziemy ślady Jego męki odkrywać w męce narodu ukraińskiego, tak bardzo doświadczonego cierpieniem wojny. Pragniemy prosić Cię, Ojcze, abyś spojrzał na ten naród i wybawił go przez bolesną mękę Chrystusa. Twój Syn cierpiał i umarł także za Ukrainę, więc ona też jest Twoją własnością nabytą krwią Chrystusa. Obroń więc ją, prosimy, przed niezasłużonym cierpieniem, przed zakusami wroga, aby ją zniszczyć. Udzieli łaski pokoju, łaski powstania i zmartwychwstania z gruzów i już z poniesionych ofiar. Stacja pierwsza. Pan Jezus na krzyż skazany. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. O ironio, mamy się uczyć mądrości od kogoś, kto milczy, gdy wydają na niego niesłuszny, niesprawiedliwy wyrok. Wielu powiedziałoby, że to głupota. Ty, Panie, uczysz inaczej. Piłacie, tak mało wiesz. Na dodatek jesteś tchórzem. Zwijasz się w bezradności, bo chcesz rozwiązać sprawę, kierując się mądrością tego świata. Rzeczywiście, świat współczesny wymyślił nową filozofię. Mówić dużo, mówić. Byle co i oczywiście głośno i często. Że to skutkuje, wystarczy zauważyć, jaki towar w sklepach znika najszybciej. Właśnie ten okrzyczany. Nieważne, że kicz. A Ty, Panie, pokazujesz, że są chwile w życiu, kiedy należy milczeć. Choćby wtedy, gdy moje słowo może zranić lub zabić. Albo zostanie podeptane przez kogoś, kto mnie nie szanuje. Naucz nas, Chryste, skazany na krzyżu tej mądrości, która wie, kiedy mówić, a kiedy milczeć. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste. Stacja druga. Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. I
Istota mądrości polega na posłuszeństwie Bogu, pełnieniu Jego woli, ma stać się naszym pokarmem tak, jak się stało Twoim, Panie. Powiedziałeś przecież, moim pokarmem jest pełnić wolę Ojca mego. My wiemy, że pokarm może być słodki, smaczny, innym razem gorzki i wcale tego nie ukrywasz przed nami, że w życiu będzie nieraz radośnie jak na weselu, a kiedy indziej smutno jak na pogrzebie. Grunt to wziąć swój krzyż, nie bać się go dotknąć. Nie można uciekać od drugiego człowieka, gdy się z nim pokłócisz. Nie można uciekać od obowiązków, trudnych prób zgotowanych przez innych ludzi i pójść na skróty. Weź ten ciężar, jak on, cichutko i pokornie. Panie Jezu, z krzyżem na ramionach, udziel nam takiej mądrości, abyśmy nie krzyczeli i nie tupali nogą, jak obrażone dziecko, gdy czegoś nie dostaje, ale abyśmy wzrastali w posłuszeństwie Twojej woli, bo przecież każdy z nas ma zapisany scenariusz życia tam u góry, gdzie jesteś Ty. Stacja trzecia. Pan Jezus upada po raz pierwszy pod krzyżem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Czy musi być tak smętnie i ponuro na tej drodze krzyżowej, gdy wokół budzi się życie? Nie byłoby życia, gdyby nie było śmierci. Mówisz, Panie, jeśli ziarno wpadłszy w ziemię nie obumrze, nie przynosi owocu. Obumieranie. Umieranie to proces smutny, ale smutny po to, by mógł zamienić się w radość. Ten upadek Jezu to krok do Twojej śmierci, ale też bliżej zmartwychwstania. Mądrość umie liczyć się ze słabością. Układając wszelkie plany życiowe, zawsze bierze pod uwagę ludzką słabość. Prawdziwa mądrość nawet w słabości potrafi odkryć moc. Dla niej nawet upadek jest krokiem naprzód. Szkoda, że dzisiaj wiele ludzi, zwłaszcza młodych, ukrywa swoje słabości. Przecież nie mogę tego pokazać. Przecież wejdą mi na głowę, zniszczą mnie. Dzisiaj w naszym świecie liczy się siła, agresja. Nie ma miejsca na słabość. To oznaka przegranej. Czyżby? Panie Jezu upadający pod krzyżem, daj nam łaskę uczyć się mądrości na własnych błędach i słabościach. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja czwarta. Jezus niosący krzyż spotyka swoją matkę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Matka wspomaga syna i syn wspomaga matkę poprzez bliskość, przez wymianę spojrzeń, dodając sobie sił potrzebnych do trwania na drodze pełnienia woli Ojca. Człowiek mądry umie być blisko tych, których kocha, zwłaszcza gdy dotknęło ich cierpienie. W świecie, w którym ludzkie serce zmieniają się w granaty,
lub narzędzia do wykonywania egzekucji. Trzeba modlić się o wrażliwe serce, o tkliwość i czułość, żeby mniej było gwałtów, brutalności, przemocy i zabijania. Maryja Mama, ona też dźwiga krzyż, ma siłę, bo jest blisko Jezusa. Czy to możliwe w naszym życiu? Możliwe. Tak. Gdzie? W sakramentach, w pokucie i pojednaniu. We mszy świętej. Nie rezygnuj z nich tak łatwo. Bądź blisko Jezusa. Oto prawdziwa mądrość. Chryste, naucz nas mądrego wspierania cierpiących i słabych. Stacja piąta. Szymon pomaga dźwigać krzyż. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Człowiek mądry to człowiek dobry. Istnieje wewnętrzna zależność dobroci i mądrości. Prawdziwa dobroć musi być mądra. Trzeba się strzec fałszywej dobroci. Czasem wydawać by się mogło, że to dobry człowiek, ale niestety to tylko pozór. Owoce piękne, dorodne, ale cierpkie, wyrosły na złym podłożu, na złej glebie, mogą zawierać truciznę. Często jest to przynęta, ładny okaz, ale martwy. Przynęta kusi pozorami. Pójście za przynętą kończy się klęską. A zatem stop! Przed fałszywą dobrocią sekt, przed trolowaniem, przed fałszywym słowem niesprawdzonych grup czy nawet narodów, które głoszą tylko swoją naukę, a nie Bożą. Panie, dzielnie dźwigający krzyż z Szymonem, naucz nas, ludzi XXI wieku, rozpoznawać prawdę wśród jej pozorów, nie ulegać panice, ale się wspierać dobrym słowem i konkretną pomocą. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja szósta. Weronika ociera twarz dźwigającemu krzyż Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Weronika kocha, nie mogła więc nie widzieć cierpienia.
Za nią i za nas modlił się Jezus, aby miłość prawdziwa była w nas. Żebyś się nie zaraziła i nie zdradził krzykliwym złem, bo ono coraz bardziej się panoszy, otacza cię i osacza. Coraz bardziej bezczelne, aroganckie, pewne siebie, bezkarni aferzyści, dyktatorzy, oszuści, cwaniacy, złodzieje i mordercy. Żebyście się nie zrazili złem, bo ono agresywne, przekonywujące, efektywne i efektowne, bo bezwzględność się podoba. Ludzie podziwiają, szanują, zazdroszczą. Żebyście się nie przelękli, żeście są ostatni. Wszyscy się dorabiają, często za wszelką cenę, a ty, człowieku, zostałeś na spalonej pozycji. Uratuj w sobie miłość wobec brutalności, solidności, wobec blejakości, życzliwość wobec wrogości, serdeczność wobec obojętności. Uratuj w sobie miłość, choć wiesz, że mógłbyś, mogłabyś łomem wybić szybę wystawową i zgarnąć, co jest do zgarnięcia, czy wepchnąć się do kolejki oczekujących. Mądrość na to nie pozwala. Uratuj w sobie miłość. Jezus z krzyżem na ramionach, naucz nas prawdziwej miłości Weroniki. Miłości gotowej na wszystko, nawet za cenę poświęcenia. Stacja siódma, drugi upadek pod krzyżem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. A gdy zrobisz fałszywy krok, jakieś głupstwo, kiedy popełnisz błąd, grzech, jeśli doprowadzisz do katastrofy, tragedii, to najłatwiej wpaść w rozpacz, opuścić ręce, zrezygnować, wycofać się. A tymczasem w zamiarze Bożym wszystko zmierza do celu, abyś zmądrzał i uświęcił się, nawet bez względu na to, co się stało. Więc przeprowadź analizę, zobacz, gdzie ci zabrakło informacji, wyobraźni, gdzie cię nie było stać na wyrozumiałość, cierpliwość, wspaniałomyślność. Gdzieś się niepotrzebnie uniósł, uparł, więc zacznij od nowa, bo mądrość każe ci wstać. Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Chryste, upadający pod drewnianą belką, dodawaj nam sił do powstania z naszych ludzkich upadków. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nami. Stacja ósma. Jezus spotyka płaczące niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie.
Pan Jezus mówi kobietom: nie myślcie o mnie w tej chwili, popatrzcie na siebie. Te słowa Chrystus wciąż powtarza: przyjmij się sobie, a wtedy łatwiej odkryjesz mnie. Proponuję ci, żebyś codziennie na 10 minut poszedł na spacer. Nie na zakupy, nie z psem, nie z kimś bliskim, ale sam. Jeśli nie masz gdzie spacerować, to wejdź do kościoła na 10 minut. Jeśli nie chcesz, to usiądź w fotelu i siedź 10 minut. Albo spaceruj po pokoju, lub patrz w lustro. Spędzaj ze sobą 10 minut, nawet nie z Bogiem, ale sam ze sobą, świadomie. To bardzo trudne, bo człowiek wciąż ucieka przed sobą, boi się siebie, boi się prawdy o sobie. Jak myślicie, dlaczego dzisiaj wojna, walka o wpływy, tyle ludzkiej krzywdy? Spróbujcie się zrozumieć. Mądrość każe poznać prawdę, bo ta czyni nas wolnymi. Panie Jezu, z krzyżem w dłoniach wołający do płaczących kobiet, uwolnij nas od lęku wobec prawdy o nas samych. Stacja 9. Jezus trzeci raz upada pod ciężarem krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Trzeba polubić swój los, swoje życie. O jakże często to nie jest łatwe. Ale przecież nie można wciąż trwać w nostalgii za tym, co sobie wymarzyłeś w narzekaniu, że nie takiego życia chciałaś, że te czasy ci nie odpowiadają. Raczej 100 lat wcześniej, albo może później. Trzeba pokochać swój los, swoje miejsce na mapie, swoje 4 kąty, ludzi, z którymi jesteś, z którymi się spotykasz na co dzień. Czyż nie uczą nas tego nasi siostry i bracia na Ukrainie? To On ci taki los wymyślił. On, Bóg, z wszystkich możliwych wybrał najlepszą. Byś stał się człowiekiem. Prawdziwa mądrość nie narzeka, nie czyni wyrzutów Bogu, ale pokornie przyjmuje Jego wolę. Panie, naucz nas właściwie kochać siebie samych i własne życie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 10. Jezus zszedł obnażony. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Człowiek mądry jest człowiekiem czystym. Czystość bowiem to umiejętność zachowania harmonii w swoim wnętrzu. To podporządkowanie ciała duchowi. To pełna odpowiedzialność za siebie i za innych. Stanąć w prawdzie wobec Boga i wobec ludzi może tylko ten, kto zaakceptuje prawdę o sobie. Umiejętność spojrzenia na siebie w prawdzie przed Bogiem i człowiekiem
To jeden ze znaków najwyższej odwagi i wielkiej mądrości. Szkoda, że dzisiaj tak wielu ludzi w świecie za nic ma czystość ciała i duszy, pogrążając się w brudzie grzechów i hańbie. Pamiętaj, twoje ciało to świątynia, Boża budowla dla ducha. Jeśli padłeś, powstań. Jest przy tobie Chrystus. Dzięki niemu zachowasz swoją godność. Panie Jezu, obnażony z wszelkiej godności, błagamy Cię o odwagę do wyznania nawet gorzkiej i bardzo wstydliwej prawdy o sobie, zwłaszcza w sakramencie pokuty. Przebacz ludziom wszystkie grzechy przeciw czystości. Stacja 11. Jezus przybity do krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Tutaj na ziemi najtrudniej jest dostrzec sens cierpienia. Tylko wielka mądrość, która umie spojrzeć oczami Boga na dzieje człowieka, umie również w cierpieniu dostrzec element twórczy, ubogacający i zbawczy. Ból prowokuje. Każe szukać środków do jego uśmierzania. W sytuacji, gdy lekarz już nic nie może, niekiedy dzieje się cud, rodzi się wiara, zmartwychwstaje duch. A on jest ważniejszy niż ciało. On przetrwa. Tego możesz być pewny. Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Panie Jezu, do krzyża przybity, pomóż przyjąć i dźwigać krzyż cierpienia i bólu, które nas dotykają. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 12. Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Twoja śmierć, Panie, jest dla nas szokiem. Słowa psalmu, które wypowiadasz na krzyżu. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Są modlitwą i są wyrazem najgłębszego zawierzenia Bogu i miłości Boga. Jest jeszcze jedna śmierć, która nas szokuje. To śmierć Judasza. Twoja śmierć, Jezu, rodzi nadzieję. Śmierć Judasza przeraża rozpaczą. Wokół nas tyle śmierci. Wciąż o niej słyszymy. Lękamy się. Nie wiemy, co będzie. To już nawet nie jest śmierć na 1001 sposobów. Ale przecież złączeni w miłości z Chrystusem możemy być pewni, że jest dla nas nadzieja, że czeka nas przecież wieczne życie. Nasza śmierć nie będzie czymś strasznym. Nie wiemy, kiedy nastąpi, ale może już najwyższy czas o niej powiedzieć.
pomyśleć i duchowo ogarnąć. Pozbierać dzięki Bożej łasce. Już teraz oddawajmy życie za Jezusa. Wtedy nasze obumieranie stanie się prawdziwą radością. Weselcie się nadzieją, w ucisku bądźcie cierpliwi. Jezu, oddający za nas życie na drzewie krzyża, ucz nas mądrze przeżywać i zwyciężać kryzysy i załamania w naszym życiu. Stacja 13. Jezus zdjęty z krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Przebite serce już nie pracuje. Jezus nie żyje. Trudził się przez lata, ale zawsze liczył się z kresem ziemskiej wędrówki. Wiedział, że umrze. Kto nie liczy się ze śmiercią, nie potrafi mądrze przeżyć ani jednego dnia. To egoizm, miłość siebie nie pozwala człowiekowi myśleć o śmierci. Każdy z nas jest wezwany do tego, może zwłaszcza u początku kolejnego w życiu Wielkiego Postu, aby stawać się jeszcze bardziej człowiekiem sumienia, bo to w nim odkrywamy, słyszymy i czujemy działanie Boga. Jeśli je zniszczymy, nigdy Jezusa nie spotkamy. Panie zdjęty z krzyża i złożony w ramiona Matki, naucz nas pełnego pokoju, spojrzenia na śmierć naszą i bliskich, bo przecież to tylko przejście do lepszego życia. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 14. Jezus złożony do grobu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Trzeba wciąż umierać i wciąż zmartwychwstawać. Trzeba, żeby w Tobie wciąż umierało zło, a z martwych wstawało dobro, choć tyle razy pokonane, zdeptane, zabite. Żeby umierało wszystko, co w Tobie podłe, małe i głupie, a wstawało to, co proste, czyste i święte. Żebyś się wstydził, wstydziła swojego prostactwa, tchórzostwa, głupoty i zatęsknił, zatęskniła za tym, co zachwyca, co jest piękne i co jest prawdziwą mądrością. Panie Boże, złożony do grobu, pozwól nam w tych niespokojnych czasach
zachwycić się Tobą obecnym w Eucharystii. Pozwól nam na nowo zachwycić się Twoją postawą, Twoim słowem, bo Ty jesteś naszą drogą, prawdą i życiem. Jezu Chryste, Twoje słowa, proście, a będzie Wam dane, każą nam wierzyć, że ta modlitwa zostanie wysłuchana. Nie prosiliśmy o bogactwa tego świata, o dominację, bo wiemy, że życie ludzkie daleko więcej znaczy, aniżeli ciało i jego troski. Modlitwa o mądrość jest jego potwierdzeniem. Ufamy, że pomożesz nam godnie i pięknie przeżyć to nasze życie, tu na ziemi, w tym konkretnym czasie, który nam wyznaczyłeś. Odchodzimy stąd zapewnieni, że idziemy z Tobą. Ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ufajcie, jam zwyciężył świat. Aby zyskać odpust zupełny, odmówmy teraz wspólnie modlitwy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, w Jezusa Chrystusa, który się począł z Ducha Świętego, męczył pod Pontyckim Piłatem, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, we wszystkich intencjach Ojca Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, wyobraźmy sobie to wielkie cierpienie Chrystusa, które poniósł za wszystkich ludzi, również za tych cierpiących dziś na Ukrainie, i wyrzeknijmy się przywiązania do każdego grzechu, nawet tego najmniejszego. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twojej miłości, bądź miłość.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Ostatni warunek uzyskania odpustu wypełnimy teraz. Przyjmiemy komunię świętą, oczywiście ten, kto jest w stanie łaski uświęcającej. A odpust możemy ofiarować za siebie albo za duszę przez nas wybraną, a w czyśćcu cierpiącą. Przygotujmy się teraz do komunii świętej. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. I módlmy się jeszcze raz wspólnie, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dziś i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode zła. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
Módlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swojej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twojego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. I jeszcze raz tę ważną sprawę pokoju polećmy Maryi, która jest królową pokoju. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, Rodzicielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi. Królowo pokoju, Bóg zapłać wszystkim za wspólną modlitwę, przede wszystkim młodzieży, za przygotowanie, za prowadzenie drogi krzyżowej naszej scholi, pod przewodnictwem siostry Anny, za oprawę muzyczną. Wielki Bóg zapłać Wam za obecność i zapraszamy za tydzień również na 19 na kolejną drogę krzyżową. A teraz przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.